mnóstwo miejsc, które jak Feniks powstają i znikają. Do you ever get tired?
Jestem trochę przewodnikiem zagubionym w tym labiryncie Szczecina. Zagubionym wśród budowli, które były, są, będą, są jakimiś ruinami, budowli spektakularnych, budowli, które warto pokazywać, które są malownicze, są krajobrazem, ale które w ogóle nie spełniają już dawnych swoich funkcji, nie spełniają żadnych nowych i są jak zagadki. Jak tajemnice rozrzucone w różnych punktach miasta. Wieża Bismarka, olejarnia, koksownia, smolarnia, transformatorownia, magazyny portowe. Wszystkie one to wielkie zagadki. Zagadki architektury, zagadki przestrzenne, w których zawsze może się coś rozgrywać. Znikają i znikają. I chciałbym, żeby się to skończyło, bo jednak mam świadomość, że jest to jakaś taki labirynt pułapka, że to się cały czas przekształca, ale właściwie nie dzieje się za dobrze z tymi miejscami. Olbrzymie industrialne obszary wzdłuż Odry, które powstały na przełomie wieku, które powstały w momencie rozwoju przemysłowego miasta, dzisiaj zamarły.